Cześć, nazywam się Kamil. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nasze nowe odkurzacze akumulatorowe w wersji MIDI, w wersji SYS. Ten live będzie dotyczył tych dwóch odkurzaczy, ale w ofercie posiadamy wersję w klasie L i M, jeśli chodzi o wersję tą systenerową. Wersję L i M, jeśli chodzi o odkurzacz CT-MC bądź CT-LC MIDI, ale w wersji L odkurzacz akumulatorowy będzie jeszcze dostępny w wersji mini, czyli bliźniacza wersja do MIDI z po prostu mniejszym zbiornikiem. Przechodząc bezpośrednio do odkurzaczy, chciałbym przedstawić funkcjonalność odkurzaczy, jak one faktycznie działają oraz ich podstawowe funkcje oraz przejść pokrótce po akcesoriach i elementach systemu, które jak najbardziej z tymi odkurzaczami się łączą. Odkurzacze akumulatorowe, które tutaj widać, są zasilane dwoma akumulatorami. W przypadku wersji systenerowej są to akumulatory dedykowane 4.0, ale również z akumulatorami 3,1 amperogodziny możemy ich używać. Z tym, że ważną informacją jest to, że oba akumulatory muszą być umieszczone bezpośrednio w odkurzaczu i wtedy dopiero mamy możliwość uruchomienia bezpośrednio odkurzacza. Z przodu na module głównym znajdują się, można powiedzieć, włączniki. Włącznik główny, który już uruchomiłem. Obok znajduje się włącznik drugi, manualny, bo jakby ten jest ten dostarcza prąd do całego modułu bezpośrednio z akumulatorów. Drugi włącznik manualne uruchamianie odkurzacza. Regulacja siły podciśnienia, czyli w tym momencie, kiedy są trzy diody LED, maksymalne podciśnienie wynosi 180 mBar oraz moduł Bluetooth, czyli moduł, który paruje się zarówno z pilotem i z akumulatorami Bluetooth. Jeśli mamy znak Bluetooth na akumulatorach, to znaczy, że każde urządzenie, które jest zasilane akumulatorem z Bluetoothem, może się sparować zarówno z jednym, jak i drugim odkurzaczem. Ważną informacją też jest to, że w dostawie, niezależnie czy to będzie wersja Basic, czyli bez akumulatorów, bądź wersja Plus z akumulatorami i ładowarką, jest w zestawie również pilot. Często dostajemy pytania, jak parować pilot z odkurzaczem. Tak od razu chciałbym to zaprezentować bezpośrednio na tym przykładzie. Przytrzymuję moduł Bluetooth około 3 sekund, aby dioda zaczęła mi mrugać szybciej. I w momencie naciśnięcia manual na pilocie, tak jak w tym momencie, uruchamia mi się odkurzacz i pilot jest już sparowany. Tylko w tym momencie, kiedy chciałbym sparować pilot z drugim odkurzaczem, muszę najpierw rozparować go z tym pierwszym. A samo rozparowanie warto wykonać na wyłączonym odkurzaczu przy trzymaniu włącznika dużego manual oraz tego małego znajdującego się nad diodą. Trzymamy około 10 sekund do momentu, aż wyświetli się takie różowo-fioletowe światło. Mniej więcej to jest taki kolor. I w tym momencie mamy pewność, że ten pilot jest już rozparowany z odkurzaczem i mogę go sparować bezpośrednio z kolejnym. Sama siła podciśnienia, jeśli chodzi o akumulatorowe odkurzacze, jest naprawdę zadowalająca, ponieważ nadaje się to do pracy na przykład z zagłębiarką, pilarką, szlifierką czy młodowiertarką BHC i śmiało możemy wykonywać czynności bezprzewodowo, wykorzystując tylko wąż, który podłączamy oczywiście do maszyn bądź adapterów do odsysania, na przykład przy wierceniu. Sam wąż jest już tutaj zaktualizowany i mamy go dostępnego w wersji z mufą, która ma tak zwane obejście, czasami też nazywana bypassem. Chodzi o to, że w wersji w klasie M, zarówno w jednym, jak i w drugim odkurzaczu, może zdarzyć się sytuacja, że jeśli będziemy pracować z jakąś małą szlifierką, na przykład RTS-C400 i przestrzeń pomiędzy stopą szlifierską a resztą przelotu przez wąż może okazać się za mała i w momencie, kiedy to podciśnienie do odkurzacza nie będzie docierało odpowiednie,
będzie nam po prostu dawał sygnał dźwiękowy, że coś jest nie tak. Sprawdzimy filtry, sprawdzimy worek, sprawdzimy wąż, wszystko okazuje się, że jest tak jak należy, ale dalej jest ten sygnał, stąd możemy zrobić obejściem, dostarczyć to powietrze bezpośrednio obok mufy. I tu jest płynna regulacja tego podciśnienia, czyli część wtedy powietrza będzie zasysana z maszyny, a część bezpośrednio z kruczca. W obu przypadkach właśnie taka mufa już jest oraz w sieciowych wersjach również w przypadku odkurzaczy 27 mm średnicy na kruczcu będzie ten moduł, powiedzmy, obejścia dostępny. Sam odkurzacz jest dostarczany z paskiem. Pasek ma dodatkowo naramiennik, który jest bardzo wygodny i miękki. I sam pasek możemy zamocować w dwóch konfiguracjach. Albo tak jak tutaj na pokrywie, czyli w tym bagażniku na wąż, w tej pokrywie znajdują się również dwie szczotki. Jedna szczotka do odkurzania, a druga wąska do jakichś mniejszych przestrzeni, tak abyśmy się mogli dostać. I one tutaj mają swoje miejsce. W momencie, kiedy chcielibyśmy zdjąć pokrywę z góry, to oczywiście jest taka możliwość. Wtedy najpierw wyjmuję wąż oraz jednocześnie zdejmuję tutaj pasek na ramię i w tym momencie mam już możliwość zdjęcia bagażnika, tak aby odkurzacz był jeszcze w bardziej komfortowej wersji. Tutaj, tak jak widać, jest jeszcze zaślepka. W momencie, kiedy byśmy transportowali odkurzacz, a nie chcieli, żeby po wyjęciu węża jakiś urobek stąd się wysypał, to oczywiście z tej zaślepki możemy skorzystać. I w tym momencie mogę wpiąć wąż oraz zamocować tutaj pasek od przodu odkurzacza. Z jednej i z drugiej strony. Teraz odkurzacz w takiej kompaktowej wersji mogę założyć na ramię i w ten sposób pracować, a mając wcześniej połączony pilot bezpośrednio z tej pozycji po założeniu opaski uruchamiać odkurzacz, mając pilot i sterowanie całym odkurzaczem pod ręką. Tutaj w środku odkurzacza mamy oczywiście filtr i worek. Sama wymiana filtra oraz worka jest bardzo prosta, ponieważ cała kaseta, która znajduje się pod pokrywą główną, jest wyjmowana dzięki przesunięciu tej blokady zapadkowej. Sam worek, jeśli byśmy chcieli wymienić, bez problemu możemy to wykonać. On ma swoje miejsce pod tymi blokadami oraz pomiędzy drugą blokadą, która jest po drugiej stronie. Ten uchwyt służy do przesunięcia w momencie, kiedy chcemy wymienić worek i jest pełny, zablokowania wlotu, no i po prostu nie wysypywania się urobku gdzieś w miejsca, w których chcemy, aby już była czystość. Sam filtr znajduje się od mojej lewej strony tutaj w całej kasecie, a wymiana jest bardzo prosta, ponieważ jeśli byśmy potrzebowali wymienić filtr, to tylko z tej perspektywy wyjmujemy oraz umieszczamy nowy i całą kasetę montujemy bezpośrednio w danym miejscu oraz dokładamy oczywiście worek, który mocujemy i w tej pozycji zamykamy całą pokrywę tak, aby móc pracować. Tutaj z przodu jest jeszcze rączka analogicznie do naszych nowych Systenerów trójek, czyli trzeciej generacji. Jeśli byśmy potrzebowali, to też za nią oczywiście możemy ten odkurzacz przenosić. Na razie przeniosę odkurzacz obok, bo chciałbym omówić drugi odkurzacz, czyli wersję MIDI. Jeśli chodzi o parowanie pilota, następuje ona w analogiczny sposób jak w przypadku odkurzacza w kształcie Systenera, także tego już nie będę robił, a całość modułu od przodu też jest bardzo podobna. Włącznik główny, manualne włączenie odkurzacza oraz wybór siły podciśnienia. Siła podciśnienia jest tutaj maksymalna 190 mm oraz obok też mamy moduł Bluetooth i jak najbardziej większość funkcji, która jest w przypadku odkurzacza
sieciowego w tym odkurzaczu również jest dostępny. Pod spodem mamy hamulec, czyli w momencie naciśnięcia hamulca odkurzacz nam się tutaj nie będzie przesuwał. Po prawej stronie odkurzacza jest dostępny też wylot, czyli w momencie, kiedy chcielibyśmy, aby odkurzacz nam służył jako wydmuch, czyli w momencie, kiedy byśmy chcieli zdmuchnąć jakieś pozostałości po brudzie na narzędziach, czy przeczyścić posadzkę, kiedy nie mamy już możliwości dojścia odkurzaczem, ten wylot jak najbardziej może do tego służyć i z taką samą siłą wydmuchuje powietrze, jak odkurzacz zaciąga do wewnątrz odkurzacza przez turbinę. Odkurzacz oczywiście też ma bagażnik na wąż. W tym bagażniku znajduje się ten wąż, który wyjąłem, a za bagażnikiem bezpośrednio jest miejsce na akumulatory, w tym przypadku akurat 5,2, bo takie akumulatory bądź już w niedalekiej przyszłości 8,0 są dedykowane do obsługiwania tych odkurzaczy. Muszą być umieszczone dwa. W takim bagażniku z tylnej części, gdzie normalnie znajduje się przewód na wąż, mamy po prostu dwa akumulatory, które również muszą być umieszczone, aby odkurzacz działał bez zarzutów. Tutaj na górze też mamy możliwość zamocowania systenerów i tak na przykładzie odkurzacza w kształcie systenera, którego już omawiałem, może pokażę, jak działa ten T-Lock i w momencie, kiedy chciałbym je ze sobą połączyć, to oczywiście T-Lock w tym momencie ma sens i odkurzacz MIDI będzie służył nam dodatkowo jako wózek. Oczywiście dwóch odkurzaczy raczej nie będziemy tutaj przewozić, ale jakieś inne narzędzia akumulatorowe jak najbardziej mogą tutaj zostać umieszczone. Sama wymiana filtra jest bardzo prosta. W momencie, kiedy byśmy chcieli na przykład odessać wodę, bo również jest taka możliwość, to wymieniamy filtr celulozowy na filtr tak zwaną gąbkę i wyjmujemy całą kasetę. Nawet jeśli byśmy chcieli wymienić ten filtr, no to wymieniamy całą kasetę, nie ma możliwości wymiany samej tej powierzchni filtracyjnej, tylko cała kaseta to jest po prostu zintegrowany filtr. I w momencie, kiedy chcemy umieścić filtr na wodę, również jest to bardzo proste i w tym momencie kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to wyjąć worek, bo jeśli byśmy chcieli odessać wodę, to wykonujemy to bezworkowo. Umieśćmy filtr celulozowy i z prawej strony jeszcze jest tak zwany manual clean. Czasami jest to mylone z autocleanem, ale to jest manual clean. W momencie, kiedy na przykład byśmy niefortunnie zaciągnęli coś do odkurzacza, do zbiornika, tam by nie było worka, część urobku trafiłoby na filtr. Mamy możliwość oczyszczenia tego filtra poprzez taki manual clean i dzięki temu, że na przykład byśmy chcieli go oczyścić w ten sposób, on po prostu będzie dużo bardziej drożny. A robimy to na zasadzie uruchomienia odkurzacza na maksymalnym podciśnieniu, zablokowaniu wlotu i powiedzmy trzykrotnym uderzeniu w ten filtr i dzięki temu to jest możliwość oczyszczenia filtra w momencie, kiedy byśmy na przykład nie mieli drugiego odkurzacza, aby to zrobić i oczyścić ten filtr. Także jest taka opcja w momencie, kiedy byśmy poczuli, że to podciśnienie nie jest na takim poziomie, jakie byśmy chcieli uzyskać. Tutaj wymiana worka w tym odkurzaczu również jest bardzo prosta. Po odpięciu blokad, które są z lewej i z prawej strony, mamy worek, który też jest umieszczony podobnie jak w odkurzaczu w SYS-ie. Też za pomocą zapadki ten worek wyjmujemy. Tu akurat jest nowy worek. Jeśli byłby pełny, to ta blokada wlotu znajduje się w tym miejscu i też przeciągamy, aby ten urobek z powrotem się stąd nie wydostał. Przechodząc bardziej do elementów systemu,
które są po prawej stronie. Mamy tutaj dostępne oczywiście worki oraz energy sety. Te wersje, które omawiałem, gdyby nie zawierały ze sobą żadnego akumulatora, możemy je również zakupić w wersji plus. W wersji plus w przypadku odkurzacza akumulatorowego w wersji Systenera mamy cztery akumulatory 4.0 oraz ładowarkę Duo. Ta ładowarka z pozoru wygląda podobnie do ładowarki, która już była, czyli CTL6, tak ta jest duo, czyli możemy ładować zarówno dwa akumulatory naraz. Niezależnie, czy to będzie aktualna wersja akumulatorów, czy poprzednie wersje akumulatorów, mamy taką możliwość ładowania. Oraz one działają tak jakby też niezależnie, czyli w momencie, kiedy chciałbym umieścić tylko jeden akumulator, to podczas podłączenia do prądu mamy oczywiście możliwość ładowania tylko jednego. Czyli jeśli chcemy ładować dwa, ładujemy dwa, a jeśli byśmy chcieli ładować tylko jeden akumulator, bez problemu ona służy i zasili nam, będzie przekazywała prąd do tego akumulatora, aby go odpowiednio naładować. To jest jakby wersja plus w przypadku odkurzacza w wersji systenerowej, a w przypadku mini bądź midi mamy dostępne akumulatory 5 i 2, oczywiście też z ładowarką Duo i w tym momencie możemy na przykład pracować na dwóch akumulatorach. W trakcie pracy oczywiście one nam się będą zużywały, a w momencie, kiedy pracujemy, drugie akumulatory są bezpośrednio ładowarką Duo ładowane, no i praktycznie bez przerwy możemy pracować tymi odkurzaczami. Zarówno do jednego, jak i do drugiego modelu dostępny jest też worek Long Life, czyli w momencie, kiedy chcielibyśmy tylko tymi odkurzaczami sprzątać, mamy taką możliwość i do jednego, i do drugiego zastosowania worka Long Life, ale podczas pracy zalecamy używanie worków Self Clean, które oczywiście też w zależności od wielkości modelu dostosowane są bezpośrednio do odkurzacza. Jeśli chodzi o czas pracy, bo myślę, to najwięcej osób ciekawi. Bezpośrednio czas pracy będzie też zależny od siły podciśnienia, czyli kiedy byśmy pracowali na najniższym podciśnieniu, no to oczywiście ten czas pracy będzie dłuższy, ale myślę, że bardziej istotną kwestią będzie powiedzenie, ile czynności możemy wykonać na jednym naładowaniu tych akumulatorów w odkurzaczach. I tak dla przykładu mam naszykowane trzy maszyny. W przypadku BHC, jeśli byśmy chcieli wykorzystać BHC z odkurzaczem CTMC SYS, to możemy wywiercić 54 otwory przy zastosowaniu dwóch akumulatorów 4.0. Jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo niewiele więcej jest w stanie wywiercić BHC na jednym akumulatorze, więc oczywiście też to nie jest praca ciągła. Najpierw wiercimy jeden otwór, później przemieszczamy się, idziemy dalej. Odkurzacz też w tym momencie nie pracuje, czyli prąd w akumulatorach wystarczy nam na 54 w przypadku tego mniejszego odkurzacza, w przypadku większego na 69 otworów w przypadku akumulatorów 5.2 bądź 106 w przypadku 8.0. Analogicznie obok przy zagłębiarce, jeśli chcielibyśmy skracać drzwi, to z wykorzystaniem małego 20 drzwi jesteśmy w stanie skrócić w przypadku większego, w zależności od tego, jaki to będzie akumulator, albo 27 w przypadku 5.2, albo 41 w przypadku 8.0. Czyli też to jest naprawdę dobry wynik. Myślę, że w żadnym mieszkaniu, albo może w nielicznych mieszkaniach znajdują się takiej ilości drzwi, żeby nam nie wystarczyło, więc w takich pracach jak najbardziej możemy to stosować. W przypadku kapeksa akumulatorowego i cięcia na przykład deski parkietowej. W kolejnym live oczywiście też omówimy kapeksa, bo również jest naszą nowością. Możemy przyciąć albo do 60 desek parkietowych w przypadku małego, no i analogicznie więcej, 99-152 w przypadku większych akumulatorów. No i tutaj akurat też uważam, że większość tych prac jesteśmy w stanie wykonywać jakby w okresie ciągłym, ponieważ te dwa akumulatory, które będą pracowały, będą się zużywały, a te dwa, które będą
w ładowarce będą ładowane i zamiennie w sposób ciągły możemy jak najbardziej tymi maszynami pracować. Jako kolejną kwestię chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie ma tutaj oczywiście gniazda na 230, no bo są to odkurzacze akumulatorowe dedykowane do naszych urządzeń akumulatorowych. Także po pewnej przerwie wróciliśmy z naszymi szkoleniami online. Mam nadzieję, że te nowości, które wprowadzimy już od września, będą Was cieszyły równie dobrze, tak jak nas. Zapraszam na oglądanie kolejnych, bo przy nowościach oczywiście te transmisje live, jak i szkolenia będziemy starali się prowadzić. Także do zobaczenia w kolejnych i dobrego popołudnia.